to ja. A to wielki, płaski świat, na którym musiałem ukończyć grę oraz przeżyć 30 dni minecraftowych. Dowiecie się, czy udało mi się oraz jakie trudności napotkałem podczas mojej rozgrywki. Pamiętajcie, że ja nie potrafię grać w Minecrafta, więc no... Na samym początku zrespawnowałem się na wielkim pustkowiu, więc musiałem zacząć przemierzać świat, aby zdobyć podstawowe itemy. Długo to nie zajęło, bo około 30 sekund i znalazłem wioskę. Najpierw zacząłem wykopywać siano z myślą, że kiedyś może mi się przydać. Potem jak to ja zacząłem dręczyć młodego villagera. Tak, też mi jest teraz smutno. I się zaczęło. Otworzyłem pierwszą skrzynię na tym świecie, gdzie... Nie był to najlepszy loot, ale zawsze coś. Troszkę jedzonka i książka z piórem. Zabrałem co potrzebne, tak, łóżko też, bo dzięki niemu mogę uniknąć nocy. Nie pytajcie, nie wiem po co mi drugie łóżko. Sam też nie wiem. Przeglądałem również villagerów, którzy mogli sprzedać coś sensownego, ale w sumie to nic ciekawego nie mieli mi do zaoferowania. Zacząłem również kraść sezonki oraz posiane ziemniaki i marchewki, dzięki czemu mogłem regenerować sobie zdrowie oraz życie. Chciałem też ukraść te coś od potek, ale nie wiedziałem, że się tego nie da ukraść. Tu pokazałem, jak jestem zarąbisty, bo spadając na siano się dostaje mniej obrażeń. Skąd to wiem? TikTok. Dalej i dalej kradłem sadzonki. Gdy obrabowałem już całą wioskę, postanowiłem wyruszyć w dalsze poszukiwania kolejnej wioski, gdzie znajdę jakieś dowalone itemy. Bo mówiąc szczerze, nic nie miałem, żeby się nawet obronić. Pamiętaj oczywiście o subskrypcji mojego kanału oraz zostawieniu łapeczki w górę, bo na 30 łapy w górę będzie więcej takich materiałów. Po dłuższych poszukiwaniach ukazała się moim oczom wymarzona wioska, w której znalazłem, w sumie sami zobaczcie, kolejne jedzenie. W kolejnym domku już było lepiej i znalazłem 5 emeraldów, które przysłużą mi się do wymiany z wieśniakami. Tak, jestem taki ułomem, że właśnie wpadłem do studni, przez którą zmarnowałem moje siano, aby się z niej wydostać. I znowu kradłem sadzonki. Tak, w końcu znalazłem pół seta skórzanego, który będzie mnie ochraniał. Wniosłem również z wioski ten dziwny stół książkowy i kilka bookshelfów. I wyruszyłem dalej w wielką podróż do kolejnej wioski. Podczas drogi ujrzałem dziwną budowlę. Był to portal do Netheru, który umożliwił mi by szybsze przemieszczanie się po mapie oraz zdobycie potrzebnych mi itemów do ukończenia gry. Niestety nie posiadałem obsydianu, aby go uruchomić, więc zabrałem itemy ze skrzynki i ruszyłem dalej w podróż. Oczywiście zrobiłem eskortów, aby mieć możliwość wrócenia tu. No i zobaczymy, czy się przyda. Gdy nastawała noc i było duże prawdopodobieństwo, że pojawią się moby, położyłem łóżko i poszedłem spać. Wyspałem się, wstałem, zabrałem łóżko i idę dalej. Jest! Po 10 minutach poszukiwania znalazłem kolejną wioskę. W pierwszej skrzynce zobaczyłem górną część zbroi, której nie miałem, więc byłem bardzo zadowolony. Po przelotowaniu wioski i znalezieniu bardzo fajnych itemów, zabrałem się za zabijanie golema, żeby zdobyć sztabki żelaza. Lecz to nie był dobry pomysł, bo zaraz zobaczycie, co się stało. Tak, zginąłem. Na trybie hardcore, więc nie mogłem już wrócić, więc aby przeżyć 30 dni, musiałem stworzyć nowy świat i zacząć od nowa. No więc spróbujmy od początku, ale z inną historią. Niestety znów pojawiłem się na pustkowiu. Po podróży około 5-minutowej znalazłem pewną budowlę. Ja, jak to ja, myślałem, że to jest wioska wieśniaków. Niestety był to posterunek policji. A przynajmniej tak to się mówi? Gdy zobaczyłem, że strażnicy zbliżają się do mnie z nastawionymi kuszami w moją stronę, zacząłem szybko uciekać, aby nie zginąć po raz drugi. I wiecie co? Uciekłem. Znalazłem pierwszą wioskę na nowym świecie. Zebrałem potrzebne mi itemy i skopałem pierwsze drewno. Gdy już miałem w ekwipunku 5 drewna, przerobiłem je na deski.
Następnie stworzyłem crafting, zrobiłem patyki i zrobiłem miecz, dzięki czemu mogłem się teraz bronić. Niestety niepotrzebnie go robiłem, ponieważ skopałem cobblestone'a na jeszcze lepszy miecz. I postanowiłem podjąć drugą próbę zabicia golema, aby zdobyć z niego upragnione żelazo. Teraz postawiłem 4 bloki podwyższenia, a nie tak jak wcześniej 3. No i w końcu udało mi się go zabić. Za zdobyte żelazo zrobiłem sobie kilo. A, i nawet dzwon im ukradłem. Łóżko i troszkę kobla też ogarnąłem. Gotowe, wioska okradziona, ruszamy dalej w trasę. W trakcie drogi znalazłem pewną strukturę i pomyślałem, czemu by się tam nie wkopać. Niestety, nie był to dobry pomysł, bo przez to miałem poważne problemy. Czy zginąłem? Sam zobacz. Wykopując się, wpadłem do dziury, gdzie znajdowała się wiedźma. Ja, jak to ja, oczywiście myślałem, że mnie nie zaatakuje pierwsza, gdy ja tego nie zrobię. Lecz to zrobiła. I mi zabrało prawie połowę życia, które miałem. Zacząłem ją bić, aby zginęła, ale mi się to nie udało, ponieważ miałem bardzo mało życia. Zacząłem uciekać. Przez to, że nie było tam prawie miejsca, nie mogłem się schować. Już prawie umarłem. Zacząłem szybko jeść jedzenie i obudowałem się. Ale moje umiejętności budownicze są tragiczne. I straciłem połowę swoich bloków na marne. Zrobiłem to. I nie miałem dachu ani jednej kratki. Leczyłem się cały czas, bo miałem tylko pół serca. Obudowałem ostatnimi blokami resztę ścian. I dalej się leczyłem. Poczekałem, aż życie zregeneruje mi się do końca. Nie zdążyłem, ponieważ wiedźma podeszła do mnie i zaczęła rzucać we mnie swoimi podkami. Udało się. Zabiłem ją. I mogłem wyjść z mojej kryjówki. Po wyjściu zbierałem ametyst, iż myślałem, że coś z niego się dostaje. Po kilku minutach zbierania postanowiłem sprawdzić na internecie, co można zrobić z ametystu. I wiecie co? Ametyst jest aktualnie blokiem dekoracyjnym. Załamałem się i podbudowałem się właśnie tym ametystem na zewnątrz dziury. Poszedłem spać, ponieważ była już noc. Wstałem, zebrałem łóżko i poszedłem. Pobiegłem w stronę wioski. Znowu podczas drogi spotkałem portal do Netheru, który zlutowałem i poszedłem dalej. Kolejną wioskę zlutowałem, zabiłem golema i poszedłem dalej. I nastał czas pójść drugi raz spać. A co było rano? Dowiecie się w kolejnym odcinku w sobotę o godzinie 15.